przed nami kolejna edycja Nawigator Festiwalu, wielkiego święta dla podróżników, którzy mogą spotkać się w Nowochódzkim Centrum Kultury. Dwa dni festiwalowe. Pierwszy dzień to wieczór filmowy wspólnie z Festiwalem Filmów Górskich imienia Andrzeja Zawady z Lądka Zdroju. Pokażemy cztery filmy, a drugiego dnia to już pełny dzień festiwalowy, spotkania z podróżnikami w dwóch przestrzeniach, w przestrzeni sali teatralnej oraz w sali kameralnej. To także targi, to także warsztaty i dla dzieci, i dla dorosłych. I wystawa, która towarzyszy festiwalowi, tajemnicza BB Lady in Red, Bożena Budzyńska, która w czerwonej sukni fotografuje postać w różnych zakątkach świata. Cześć, nazywamy się Busem przez Świat i od kilkunastu lat podróżujemy po świecie naszym kolorowym busem. Przez ostatnie lata podróżowaliśmy tylko we dwójkę albo z dużą ekipą, a teraz po raz pierwszy ruszamy w podróż z małym dzieckiem, z naszą roczną Gają. Przeprowadziliśmy się do naszego prawie 30-letniego busika i ruszamy na kilkumiesięczną podróż w kierunku zachodnio-południowej Azji. Kiedy Gaja miała niecały rok, spakowaliśmy się w tego busa i ruszyliśmy w pierwszą podróż w kierunku Turcji. I pomimo tego, że mieliśmy za sobą już dużo podróży, bo przez 12 lat już podróżowaliśmy, kilkadziesiąt państw odwiedzonych, 5 kontynentów i tak dalej, i te przygotowania do naszych wypraw z roku na rok, pomimo tego, że wyprawy były coraz dalsze i trudniejsze, to te przygotowania były coraz krótsze i wydawało nam się, że coraz łatwiejsze. I tak jak do wyprawy na Alaskę szykowaliśmy się już tylko miesiąc na przykład, czy do wyprawy na drogę 66, tak naprawdę parę tygodni, no to kiedy przyszło do planowania tego pierwszego wyjazdu na kilka miesięcy z małym dzieckiem, to musieliśmy wszystko zacząć od nowa, zacząć się tak naprawdę uczyć podróżowania od nowa i zaczęliśmy się zastanawiać, czy my w tym aucie na pewno wszystko mamy, czy damy sobie radę i czy czegoś nam nie brakuje, i stwierdziliśmy, że jednak trochę ten samochód trzeba przerobić. Po pierwsze, my dotychczas mieliśmy ze sobą albo taki zwykły, rozkładany namiot z Decathlonu za 200 zł, albo spaliśmy w środku w samochodzie. W związku z tym, że pojawiła się Gaja, to ta przestrzeń już w środku nie była wystarczająca, dlatego zaczęliśmy od tego, że dołożyliśmy namiot dachowy i spanie u góry, które okazało się genialne, bo Gaja zanim nauczyła się chodzić, to nauczyła się wchodzić po dwumetrowej drabinie do tego namiotu i bardzo lubiła tam spędzać czas. Stwierdziliśmy też, że dobrze by było mieć możliwość, żeby raz na jakiś czas to dziecko umyć. Dlatego po pierwsze genialna rzecz, którą dostaliśmy od naszego przyjaciela, pompowana wanienka, którą jak było zimno, to nawet nie rozkładaliśmy na zewnątrz, tylko mogliśmy rozłożyć w środku, w tym namiocie dachowym, czy gdzieś tam w środku auta. Zrobiliśmy taki prosty system grzania wody i zbiornik z wodą, który jest z tyłu auta, był podłączony taką rurką do silnika i absorbował to ciepło silnika, żeby podgrzać wodę, więc nawet jak na zewnątrz było zero, to my w środku mieliśmy i namiot podgrzewany taką specjalną rurą od Webasto z ciepłym nawiewem i prysznic, który też miał ciepłą wodę. Znajdujemy się w sali plastycznej Artzone, Domu Kultury, Ośrodka Kultury Norwida, gdzie odbywają się różnorodne warsztaty artystyczne. Jednym z takich warsztatów jest kółko graficzne, które jest dedykowane osobom dorosłym. Jest to kurs, który odbywa się przez cały rok. Spotykamy się dwa razy w miesiącu i poznajemy różne techniki pracy z grafiką warsztatową. Poznajemy nie tylko takie klasyczne podejście do techniki warsztatowej. Uczymy się nie tylko linorytu, suchej igły, ale też takich bardziej kreatywnych technik jak kolaż, wycinanka, kolagrafia. Wszystko to robimy po to, aby czuć się coraz swobodniej ze sobą w sztuce, w pracy z różnymi materiałami plastycznymi, aby tutaj w tej bezpiecznej przestrzeni dla nas tworzyć. Warsztaty dają mi dużą dozę na kreatywność. Mogę się tutaj wyżyć artystycznie, że tak powiem. Przychodzę już dobrych parę miesięcy. Poznałam dużo fajnych technik nowych graficznych. To są takie 2 godziny w tygodniu, dzięki którym mogę właśnie przeznaczyć czas na tą swoją pasję. Trochę się odciąć od tej szarej rzeczywistości i wykorzystać właśnie to, co już gdzieś tam umiem, też z tym, czego się teraz tutaj uczę. Tak naprawdę pierwszym momentem, kiedy pojawiłam się w ogóle w centrum, było wydarzenie, które się nazywało Heroina.
to było rok temu, z okazji Dnia Kobiet, tak naprawdę to była celebracja miesiąca kobiet. I trafiłam na pierwsze warsztaty właśnie z Agnieszką, gdzie pokazywała, jak tworzyć wspaniałe albumy fotograficzne. I wtedy pomyślałam sobie, że po prostu chcę kontynuować tę przygodę i chcę się dowiedzieć więcej, chcę się pobawić, chcę być w takim fajnym, artystycznym, kreatywnym miejscu. No i tak tu się znalazłam. Uczę się nowych technik, takich, o których w ogóle nawet wcześniej nie wiedziałam, że takie są. Nawet jak gdzieś tam sobie zobaczę jakiś zarys, to i tak tutaj jest dużo lepiej, bo mogę zobaczyć, jak to się robi. A co też jest bardzo fajne, też widzę pracę innych i to też mi daje inspirację i daje mi nowe pomysły, więc to jest coś nie do zastąpienia, poza tym żywy kontakt z innymi ludźmi, a nie tylko siedzenie w domu. Na tych zajęciach bardzo dużo eksperymentujemy, no i bawimy się, tworzymy różne modyfikacje, właśnie tak jak ja tutaj robię szkice, zabawy z pleksji właśnie z farbą. I czekam na efekt.